Dobar dan! Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia! Ta oto winda zawiezie nas do Kotoru, bo nie mamy pojęcia jeszcze, gdzie jest przystanek, więc musimy teleportować. No i witajcie. W hotelu. Dobra, musimy znaleźć przystanek. Winda też by była ciekawa, ale znaleźliśmy najpiękniejszy dworzec kolejowy. Fu, kolejowy? Autobusowy? Jeszcze w sumie nie wiem jaki, ale jesteśmy na dworcu, który wygląda jak zoo. Jest przepiękny. Udało się zorientować szybciej niż myśleliśmy. Mamy tutaj autobus do Kotoru o 13.20, a jest 13.03, także idziemy kupić bilet. Chcemy się zorientować, gdzie jest nasz autobus. Za osobę 4 euro wyszło. Okay. 8 euro do Kotoru, okay. Za dwie osoby. Dojechaliśmy na miejsce, no i tutaj dworzec autobusowy również całkiem ciekawy. Jeszcze nie wiem jak, ale chciałabym znaleźć się tam. Jest to trochę daleko. Tu jesteśmy. O, póki co. Jest tutaj bardzo ciekawy mur. I ktoś miał wyobraźnię i dużo siły. Ciekaw właśnie jak to budowali. I w ogóle po co mur na skałach? Kto w ogóle chciał sforsować taki mur? Ktoś chciał przechodzić. Za dużo ludzi tędy przechodziło i musieli zrobić mur. Żeby tu nie przełazili. A zaraz przy ulicy taki mały, skromny porcik. No właśnie, karawan, a teraz drugi karawan mi zasłania, a tu takie jachty. Tak jest. My też jedziemy do przodu. No, ale te mury są niesamowite po prostu. Ale palmy zasłaniają, no. Wszędzie te palmy posadzą i zasłaniają mury. Ja nie przypominam żadnej palmy, odkąd tu jestem. I co te auta tak głośno tu jeżdżą? No przeszkadzają nam. Zaraz mur tu postawię, jak będą tak nam hałasować. Tutaj jakaś woda, są skały, mury. Jest Ada. Lubię wodę. Ja też lubię wodę i to nawet taka widać, co jest pod spodem. I co jest pod spodem? Jakieś zdechłe ryby. Może też z Odry tu coś dopływa. Nie no, ale zobaczcie jak to kozacko wygląda. Trochę turbulencje będą, bo spacerujemy, ale szkoda się zatrzymywać, bo tu na każdym kroku jest coś pięknego. Suchar. Taki Kotor mogę mieć. A, no. No już rozumiemy, haha. O, widoki ładne. Ada, no cóż. Zobaczcie nazwę tej łodzi. Do nieba, do piekła. O, za tobą będę szła. Nadal nie ogarniam tego, że Rafał może wsiąść na taki statek i go prowadzić. Jest to dziwne. Mogłem, nie wiem jak teraz. Wiesz, gdzie kierownicy. Ja mam talent. Coś nie coś potrafię. Mechanik mi się przyda. No masz mnie. No właśnie. No jedziemy. Tam dalej na pieszo. Jest tu jakaś dziura w ziemi, idziemy. Nie wiem dlaczego w sumie. Dlaczego nie? Dlaczego?
W tym pięknym miejscu nagraliśmy TikToka, tylko zagapiłam się, bo wszyscy zdejmują tę etykietę i było widać, jak tutaj jest woda i wstrzykuje się taki proszek, który sprawia, że napój robi się owocowo-witaminkowy. Także zapraszamy na TikToka pary wodnej, bo jest dostępny ten napój w Chorwacji, ale jak widać również w Czarnogórze. Sprawdźmy, jak smakuje, czy jest przepyszny, a może jest ohydny. Sprawdzamy. Całkiem niezły, jak plusz wrzucony do wody. Ja naprawdę coraz bardziej chcę tam wejść. Zaniesiesz mnie? Zaniesiesz kubka. I teraz stoimy od strony portu. Chyba to jest przy bramie morskiej. Prawdopodobnie wejście bramy morskiej. Czytałam, że stąd warto zacząć zwiedzanie Kotoru. Tuż obok jest informacja. I tu się wchodzi i jest Stare Miasto już. I stragany są, i głupotki, to jest ekstra. I Stare Miasto też na pewno pięknie się prezentuje. No i to już widać, że jest takie wybrukowane ciekawie, no i też na pewno też jest malownicze. Fajne są kamieniczki, bardzo piękny już zegar widzę, no ciekawe miejsce. I też często można spotkać tu weneckie maski, zobaczcie, w różnych gift shopach są takie właśnie maski. I jest to nawiązanie do tego, że kiedyś tutaj obozowali, mieszkali w ogóle Wenecjanie. Rządzili, no to też mieszkali sobie i obozowali. Tak, także są wpływy weneckie. No i zobaczcie, człowiek chce wyjść z jakiegokolwiek sklepu, a tu taka wycieraczka do butów sympatyczna, macha ogonkiem. A te uliczki są naprawdę ciekawe i to wszystko jest takie śliskie, mega, mega ciekawe. No, można się ślizgać, właśnie, ślizgać. Niksićko, to moje żyćko. Od kilku dni tak jest. Nie wiem, czy się niepokoić, cieszyć. Pokoić. Moje żyćko to espresso. Do tego takie ciacho, wygląda jak nasza kremóweczka albo neapolitanka. Neapolitanka. Jesteśmy w bardzo przyjemnej knajpce. Knajpa nazywa się jakiś bram. Tak, tutaj przy ryneczku. Tak, jesteśmy przy Pałacu Pimy, który jest zamknięty chyba. Ale knajpka otwarta. Kociu, ja tu mam kawę bez mleka. Niestety nie mam mleczka dla koteczka. Koty tutaj mają rysy twarzy, buzi, jak sfinks. Mają wydłużone pyszki. No takie dzikie, nie? I mnóstwo jest kotów. No zobaczcie, ja sobie siedzę przy stoliczku teraz. Polskie to są takie słodkie. Tak, a te są takie no, dzikie. I zjedliśmy, słuchajcie, dokładnie to, co jest tutaj napisane, czyli kotorską, dokładnie kotorską, czyli z tego miejsca, krempite i z kawą właśnie espresso. Polecam. Pyszne. Jak na polonkę. Zobaczcie, jak wypatruje. Coś tam musiało mu wpaść. Telefon mu wpadł, czy szczur. A zobaczcie tutaj, idzie się taką niepozorną uliczką, powiedzmy, znaczy tu wszystkie są ładne, i nagle bach, taki widoczek. Piękny plac cały z kościołem, elegancko. Bardzo ładnie to wygląda. A zobaczcie, co jest napisane na tych wieżyczkach. Jedna z 1166 roku, a druga w 2016 postawiona. 2016? Ja cię. Nieźle. Nie, 2006. No, dzięki za ciekawostkę. W ogóle nie trafiona jak coś. Ja cię, zobaczcie, jaki mechaniczny byk, ale zajebioza. Nie, to słuchaj. Fajny. Dinozaur. Ty jesteś dinozaur. To jest dinozaur dla Ady. Nie. Yeah. I doszliśmy do pięknego serduszkowego napisu Kotor, z którym będę musiał zrobić sobie zdjęcie. Tu jest właśnie ta osoba, która mnie do tego zmusi. Mogę zrobić wstępne zdjęcie. Tak. A teraz zobaczcie, jak można pięknie zrobić zdjęcie z pięknym napisem. Tu taki ganek ogrodowy, a tu zaraz obok, pach, koniec pięknego zdjęcia. No teraz pani zasłoniła śmietniki. Pamiętajcie o subskrybowaniu i kliknięciu dzwoneczka. Tak jest, dzwonek i łapka w górę. No zobaczcie tutaj, jakie urokliwe pranie. Jak ja zwieszam swoje galoty, to nigdy tak dobrze nie wygląda, a tutaj zobaczcie. Parę koszulek powieszonych i już nadaje cały klimat temu miejscu. Masakra. Jest dużo dekoracji świątecznych, a więc rewelacyjnie dla nas, bo zbieramy z podróży na choinkę różne ozdoby i teraz pokażemy, którą wybrać. Jest przepiękny koteł z Kotoru. Kot z Kotoru? Montenegro.
I czarny kot. Z czarnej góry. To jest mnóstwo kotów. Zawsze mi się podobały takie pierścionki i chyba w końcu się zdecyduję, bo to mi się mega podoba. Kolorki fajne. Od spodu jest niebieski. O, właśnie. Zobaczcie, tam jest Cat Shop napisane. No i tu właśnie jest pełno kotów. Tu Ada, tu koty. No i tak to wygląda tu życie właśnie. Kocie. O, one mają kilka żyć. 9 chyba. Idziemy oglądać pamiątki z kotami. Kot mamy z miasta kota. Łodzi pochodzi. Mamy kota. A nie tutaj z Kotoru, ale w Kotorze też. Kupiliśmy kota, ale nie tego. Tylko takiego. Prawda, że są podobni bracia bliźniacy. Ale to robi sesję zdjęciową. Zobaczcie, mój kot się pięknie podstawy. Prezentuje. Z nie moim kotem. Dzień dobry panu. A tu jest mój kot. Przewróci czy nie przewrócisz? Przewróci. Ale pazur. Chyba nasz kot się spodobał. Ludzie muszą wszyscy robić zdjęcia z naszym koteczkiem. Musimy go zostawić. I tu kolejna piękna malownicza uliczka i znowu koty. Znowu sklep z kotami. Ja cię kręcę. Same sklepy z kotami. Kupiliśmy przepiękny naszyjnik, który mamy zamiar nosić oboje na zmianę. Z czystego srebra. Kotek na księżycu przepiękny. Srebro 925, czyli dobra próba. Piękny. Dobra cena. Z Kotoru kot. Proszę bardzo. Z Kotoru, jaki piękny. Pan dał nam jeszcze gwarancję na rok szczęścia. A później trzeba przyjechać. A jakby nie działało, to trzeba przyjechać reklamować. Jaki sztos. Ja już przymierzałam w sklepie, także teraz kolejna. Prawie tu na włosach, na klacie. Rozchłestaj chlatę i chlatę. Chlatę. Ja już tak tyle kleję, że chlatę mam. I znowu widać tutaj karmę dla kotów wszędzie. Także wszędzie są kotełki. Wszędziutko. Morski sklep? No rzeczywiście. Zobaczcie jeszcze tutaj taką panoramę na kolejną bramę Kotoru, bo jest to miasto, które ma ogromną ilość bram, wejść. Przed chwilą mu to przeczytałam. Proszę mi zasłaniać widoku, bo ja tu opowiadam. No, także tutaj widać mur, tutaj widać przepiękne skały, widać, że to jakaś taka forteca, twierdza. No, trudna do zdobycia, chyba że przez koty, bo przez koty to akurat łatwa do zdobycia. Wygodnie mu to. Zatrzymaliśmy się w Konoba Marinaio i teraz czuję się jak samotna podróżniczka po świecie. Rafał jest w toalecie. Zrymowała pięknie. Zobaczcie, jaki uroczy zaułek. Wrócił Rafał, przyszło też jedzonko. Część pierwsza. O, a to jest część piąta Indiana Jones. Indiana Jones. To ty kroiłeś te warzywka. Mamy sałatkę sezonową. I czekamy jeszcze na miks mięska. I serw. Och, thank you! Fala! Cały czas jak czekaliśmy na zamówienie i jedliśmy, to te kotki tutaj sobie leżały. Na kolejnym rneczku wyświetlany jest film. Nie no, jest niesamowicie, cały czas otaczają nas góry. Niesamowicie magicznie, już kilka godzin się tutaj kręcimy, błądzimy bez konkretnego celu i jak coś nas zachwyci, to się zatrzymujemy, więc w zasadzie tempo naszego spaceru jest... jest! Malutkie, niziutkie, wolniutkie. Ale powiem wam, że jeszcze jak tu jest ciemniej troszeczkę, jak te lampy są zapalone, to jeszcze dodaje tego uroku.
piękne miejsce, naprawdę świetne miejsce na wieczorne spacery, ekstra. I ostatni rzut oka na Stare Miasto w Kotorze. I lecimy. Akurat doszliśmy do tej bramy, którą weszliśmy. Tak, także przyszliśmy całe wokół Stare Miasto i jeszcze tam różne uliczki, było pięknie. Ale zobaczcie, jak to wygląda, jak wygląda port nocą. Przepięknie po prostu, no. I zobaczcie ten żaglowiec, ogromny żaglowiec wycieczkowy, przepięknie po prostu jest. No zobaczcie, jak fajnie te maszty wyglądają, elegancko naprawdę. I ile tu jest skuterków, motocykli. Był plan i nadal jest w sumie, że być może jeszcze coś wypożyczymy, ale nie wiemy, czy nam wystarczy dni, bo jutro, pojutrze wykupiliśmy sobie zorganizowane wycieczki w takie miejsca, które no skuterkiem na pewno trudno byłoby dojechać, bo na drugą stronę kraju, więc trochę dłużej by to nam zajęło i byśmy byli wymęczeni na zwiedzanie, także jutro pojutrze mamy już zorganizowane dni, ale jeszcze mamy środę, być może skuterek, być może jakiś motorek, byłoby bardzo miło. No i zastanawiamy się, czy nie wrócić na te mury, jeszcze się tam kiedyś nie wspiąć, także no tak ambitnie. To jest tu, Rafał, teraz jest podświetlone pięknie. Wow, ale chcieliśmy wam jeszcze pokazać ten żaglowiec, chyba że już pokazałeś, jak nagrywałam storkę. No jest bosko! Jeszcze ten mur taki pięknie, naprawdę go teraz widać, zaznaczona cała trasa. Pięknie. Także wieczorkiem też jest mega klimat. No i teraz to jest prawdziwa czarna góra, bo wszędzie nas otaczają czarne góry. Chociaż trochę trzeba przyznać, że oświetlone przez blask domów i hoteli. Zobaczcie jeszcze, jak ten dworzec wygląda. Pełno roślinności, tu jakieś pseudo wodospady, fontanny. Masakra. No, w życiu bym nie pomyślał, że to jest dworzec autobusowy. Jak przechodziliśmy, to myśleliśmy, że to jest jakiś mini zoo, jakiś park. Tak, bo tam są jeszcze jakieś kurczaki, koguty i inne rzeczy, a to jest dworzec. Piekarnie są tutaj otwarte nawet w niedzielę do 23:00, a jest to cudowne rzeczy, więc mamy teraz prowiant na jutrzejszą wycieczkę. Mamy burka i idziemy. A jutro gdzie jedziemy? Na żurkę. Jutro jedziemy kaniony zwiedzać, największe w Europie i kanion. No niesamowite się jarę. Tak jest jutro właśnie ta zorganizowana wycieczka, więc sobie jakąś wodę wzięliśmy, przekąski, jakiś lunchbox ma być podobno, ale jeszcze nie wiem, co w nim będzie, więc musimy być przygotowani jak hobbici w drodze. To nie koniec zakupów, wybieramy z 23:00, można też kupić owoce, warzywa. I świeże figi. I figi mamy, zapas, lecimy do hotelu. Jak widać, nawet taka mniejsza uliczka, przy której mieszkamy, tętni życiem, w sensie zaraz obok mieszkamy. Można też jedzonko na ciepło, różne przekąski, to go, różne opcje i jest to mega popularne. Tutaj knajpki też otwarte, wszystko dostępne. Jest niedziela. Jednogłośnie stwierdzamy, że ze wszystkich rzeczy, których próbowaliśmy tutaj lokalnie, jest pierwsza. Jest jedzenie z pierwszej budki, którą napadliśmy mega głodni po przyjeździe i to kompletnie przypadkowo wybraliśmy to miejsce, po prostu było najbliżej. Jest rewelacyjne jedzonko.